W rejonie grobli dogorywały resztki batalionu pułkownika Gorymskiego. Żołnierze toczyli rozpaczliwy bój i wydawało się, że pozycja falencka jest stracona i należy bronić samego Raszyna. W tym krytycznym momencie na pole bitwy dociera sam książę Józef Poniatowski ze sztabem. Ze stoickim spokojem wzywa sąsiedni 1. Batalion 1. Pułku Piechoty, opanowuje sytuację w rozbitym batalionie Godębskiego i formuje z nich kolumnę, po czym z karabinem w ręku jak zwykły żołnierz rusza do kontrataku. Tak rodzi się legenda księcia Poniatowskiego, nie w pałacu pod blachą, lecz na polu bitwy pod Raszynem. Wojna 1809 roku pomiędzy Francją, jej sojusznikami a Austrią to efekt wydarzeń pomiędzy 1805 a 1807 rokiem. Austria poniosła w 1805 roku ogromne straty terytorialne, gospodarcze oraz przede wszystkim prestiżowe. W 1806 roku utworzony został Związek Reński pod hegemonią Francji, co w polityce oznaczało wyproszenie Austrii z Niemiec. W Wiedniu nie chciano pogodzić się z postanowieniami w Tylży, a zwłaszcza z utworzeniem nowego tworu, jakim było Księstwo Warszawskie. Księstwo Warszawskie, mimo że małe, niezdolne do samodzielnego bytu politycznego, ekonomicznego, a także militarnego, było niebezpieczne z powodu odnowienia sprawy polskiej, a także dlatego, że Księstwo Warszawskie było nadzieją dla ludności byłych ziem Rzeczpospolitej. Stronnictwo wojenne w Austrii wspomagane przez młodą cesarzową doprowadziło nie tylko do wielkiego entuzjazmu narodu austriackiego, ale co najważniejsze doprowadziło do ugody pomiędzy cesarzem Franciszkiem a jego bratem Karolem, który jako niekwestionowany autorytet wojskowy przeprowadził reformę armii i sam stanął na jej czele. Przygotowania do nowej wojny z Francją przyspieszyły w Austrii po wybuchu wojny francusko-hiszpańskiej w 1808 roku, gdzie wojska francuskie poniosły porażki. Napoleon, który wiedział już o przygotowaniach Austrii do przyszłej wojny, nie miał wyjścia i musiał skierować oddziały Wielkiej Armii za Pireneje. Już 22 stycznia Napoleon po zwycięskiej kampanii jesiennej, która mimo wszystko trwała dalej, powrócił do Paryża wydając szereg rozkazów przed nieuchronną wojną z Austrią. Napoleon przewidywał, że przyszłe działania wojenne rozegrają się podobnie jak poprzednie kampanie francusko-austriackie. Natomiast samo Księstwo Warszawskie, jego zdaniem, pozostanie na uboczu działań wojennych, jednak, jak miało się wkrótce okazać, bardzo się pomylił. Jednak Austria nie mogła wszcząć wojny bez pewności, że Rosja, sojusznik Francji, nie uderzy na Wiedeń. Liczne tajne poselstwa, które krążyły pomiędzy Wiedniem a Petersburgiem, zaowocowały 18 kwietnia 1809 roku ustną deklaracją cara Rosji o zachowaniu życzliwej neutralności wobec Austrii. Księstwo warszawskie w planach Austrii odgrywało bardzo ważną rolę. Zdobyte ziemie księstwa miały być darem Austrii dla Rosji i Prus, a co za tym idzie, miały być zachętą do wspólnej walki przeciwko Napoleonowi. Do ataku na Księstwo Warszawskie wyznaczono początkowo 4. Korpus generała Beauregarda. Jednak w lutym 1809 roku nastąpiły zmiany i korpus otrzymał numer 7, a nowym dowódcą został książę Ferdynand Diez. Arcyksiąże Ferdynand był dobrym dowódcą, doświadczonym, zasłużonym w kompanii 1805 roku, kiedy to w ostatniej chwili uciekł z twierdzy Ulm, unikając niewoli. Zorganizował korpus w Czechach, skutecznie walcząc w dalszej części tej kampanii. Natomiast 7. Korpus został przebudowany ze względu na specyfikę przyszłych działań, dlatego zamiast jednej dywizji piechoty otrzymał dodatkową dywizję jazdy. Armia Księstwa Warszawskiego od samego początku rodziła się w specyficznych warunkach. Podczas wojny francusko-pruskiej 1806-1807 roku, włączając do tego animozję pomiędzy polskimi generałami. Po zakończonej wojnie okazało się, że Księstwo Warszawskie nie stać na utrzymanie 30-tysięcznej armii. Trudna sytuacja gospodarcza, zacofanie, długi spowodowały, że rząd księstwa zwrócił się do Napoleona o pomoc. Po długich rozmowach 10 maja 1808 roku w Bayonne podpisano 2 porozumienia, które tak naprawdę zamiast ratować finanse księstwa jeszcze bardziej je rujnowało. O ile pierwsze porozumienie tyczyło się finansów księstwa,
długów. Drugie tyczyło się armii księstwa, która częściowo przechodziła na żołd francuski z możliwością wykorzystania tych wojsk poza granicami księstwa, co wkrótce skończyło się odpłynięciem sporej liczby żołnierzy do Hiszpanii, Szczecina, Gdańska oraz Głogowa. Po tej reformie w księstwie pozostało około 18,5 tysiąca żołnierzy, którzy mieli stawić opór oddziałom armii austriackiej. Ponadto na terytorium księstwa stacjonowały oddziały saskie o łącznej liczbie około 2 tysięcy żołnierzy. Bardzo zawiłe były relacje pomiędzy polskimi generałami a Poniatowskim, który od 20 kwietnia 1808 roku piastował stanowisko ministra wojny. Rywalizacje, wzajemne utarczki nie wróżyły dobrze przed konfrontacją. Dopiero przed samym wybuchem wojny, na żądanie Napoleona, 21 marca 1809 roku z rąk króla Fryderyka Augusta, książę Poniatowski został naczelnym wodzem armii księstwa. 15 kwietnia z lekkim opóźnieniem wojska austriackie rozpoczęły działania ofensywne, przekraczając granice księstwa pod Inowłodziem. Po drugiej stronie frontu, mimo informacji o przygotowaniach austriackich, w Warszawie wybuchła panika. Książę Poniatowski, początkowo przybity i zaskoczony, po rozmowie z francuskim rezydentem Seron, otrząsnął się i uwierzył we własne możliwości. Rozkazał wymarsz polskiej armii pod Raszyn. Przez kilka dni strona polska koncentrowała się w rejonie Raszyna, gdzie książę Poniatowski ze względu na świetne warunki obronne postanowił stawić opór. Na dalekim przedpolu działała brygada jazdy generała Różnieckiego, który miał rozpoznać siły i kierunki działań wojsk austriackich. Książę Poniatowski zgromadził do bitwy 10 batalionów piechoty, 15 szwadronów kawalerii oraz 27 dział. Dodatkowo wspierała go dywizja saska generała Poletza, składająca się z 3 batalionów piechoty, 2 szwadronów kawalerii oraz 12 dział. Wykorzystując świetny teren, książę Poniatowski na prawym skrzydle w rejonie Michałowic ustawił grupę generała Biegańskiego w składzie 2 batalionów i 4 dział z zadaniem zablokowania przejść przez Mrowę i próby obejścia pozycji raszyńskiej. W centrum w rejonie Raszyna stanęły siły główne, 2 polskie bataliony 2 pułku piechoty oraz 3 saskie bataliony, które umocniły się w zabudowaniach Raszyna, zamieniając je w małe twierdze. 500 metrów za zabudowaniami Raszyna na wzgórzach stanęła silna bateria saska, która tworzyła ostatnią linię obrony. Aby wzmocnić pozycję centralną pod Raszynem, książę Poniatowski postanowił stworzyć w rejonie Falen pozycję straży przedniej pod dowództwem generała Sokolnickiego w składzie 3 batalionów piechoty oraz 6 dział. Pozycja straży przedniej była narażona na atak z 3 stron. Jednak podmokły teren sprawiał, że atak tak naprawdę mógł nastąpić tylko od strony Wygody, na pozycję 1 batalionu 8 pułku piechoty pułkownika Godębskiego, który bronił Falend Dużych i Lasku Orchowego. U wylotu Grobli Raszyńskiej i Falend Małych stał 1 batalion 1 pułku piechoty. Z tyłu, na drodze z Nadarzyna do Raszyna, znajdował się 1 batalion 6 pułku piechoty, który teoretycznie miał współpracować z pozostałymi batalionami. Na lewym skrzydle, w rejonie Jaworowa, książę Poniatowski ustawił grupę generała Kamienieckiego, składającą się z 2 batalionów i 6 dział, z zadaniem zamknięcia przeprawy przez Morwę starym traktem krakowskim. Od samego rana 19 kwietnia trwał istny wyścig. Brygada kawalerii generała Różnieckiego, zagrożona odcięciem przez 2 kolumny austriackie, zdołała oderwać się od Austriaków i na czas wycofać się w rejon Falen, przysłaniając pozycję straży przedniej. Działający w straży przedniej austriackiego korpusu generał Mohr około południa wyłonił się z lasów i zobaczył polską kawalerię, lecz mimo że miał przewagę, nie odważył się jej zaatakować i postanowił poczekać na przybycie brygady Szpeta. Po przybyciu austriackich posiłków, jak i samego arcyksięcia Ferdynanda, jazda austriacka uderzyła na polską jazdę, która stawiła opór i dopiero na widok piechoty austriackiej rozpoczęła odwrót, odsłaniając stanowiska polskiej straży przedniej pod Falentami. Po krótkiej analizie, już około godziny 14, nie czekając na koncentrację wszystkich sił, arcyksiąże Ferdynand rozkazał rozpocząć atak. Austriacka 8-działowa bateria rozpoczęła ostrzał polskich pozycji pod Falentami. Na jej ogień odpowiedziała natychmiast polska 6-działowa bateria Sołtyka, rozpoczynając tym samym godzinny pojedynek artyleryjski. Jednocześnie atak rozpoczął się w rejonie Jaworowa. W ciężkich warunkach terenowych atak 4 szwadronów huzarów palatyńskich załamał się w ogniu polskich dział. Także drugi atak kirasjerów także zakończył się niepowodzeniem.
Niepowodzeniem zakończył się atak piechoty austriackiej, która ponosząc ciężkie straty została zmuszona do odwrotu. Tak samo jak atak batalionu wołoskiego, który ponosząc straty zrezygnował z dalszych ataków. Tymczasem pod Falentami trwał pojedynek artyleryjski, gdzie słabsza polska bateria zaczęła brać górę nad austriacką mocniejszą baterią, która mimo że nie straciła działa, zaczęła ponosić straty w ludziach i koniach. Widząc to, arcyksiąże Ferdynand został zmuszony wzmocnić własną baterię dodatkowymi dwoma bateriami, które wkrótce włączyły się do walki. Tym samym 6 polskich dział toczyło pojedynek z 24 austriackimi działami, a tego pojedynku, mimo dzielnej postawy polskich artylerzystów, wygrać nie mogła. Około 15, gdy artyleria austriacka zdominowała artyleryjski pojedynek, do ataku ruszył austriacki pułk piechoty Wukasowicza, który uderzył na Olchowy Las broniony przez 1 batalion 8 pułku piechoty pod dowództwem pułkownika Godębskiego. Jednak za każdym razem, jak austriaccy piechurzy wdzierali się do lasu, byli z niego wyrzucani kontratakami. O 16 batalion Godębskiego wykrwawiony nie wytrzymał nowego natarcia austriackiego i rozpoczął odwrót w stronę dworu w Falentach, który już stał w płomieniach. Wydawało się, że nie uda zatrzymać się już austriackiego natarcia. W tym krytycznym momencie zaalarmowany na pole bitwy przybywa książę Poniatowski ze swoim sztabem, który błyskawicznie ocenia sytuację, wzywa 1 batalion 1 pułku piechoty, konsoliduje ponownie resztki 1 batalionu 8 pułku piechoty, po czym formuje z nich kolumnę uderzeniową i z karabinem w ręku na czele uderza na Austriaków. Żołnierze zmęczeni widząc woza i piękne mundury jego oficerów nabierają wiary we własne siły i możliwość zwycięstwa. Nie zważając na ostrzał artyleryjski, szybko wypierają żołnierzy austriackich i odzyskują wszystkie utracone pozycje. Około 18 po dotarciu dodatkowych oddziałów do ataku ponownie ruszyli austriaccy żołnierze, którzy dodatkowo uderzyli ze skrzydła kierując się w stronę Grobli. Tym samym kończyła się walka straży przedniej, która przez 4 godziny odpierała ataki początkowo 3, potem 5, a na koniec około 7-8 batalionów austriackich. Żołnierze polscy cofali się w stronę Raszyna, Groblą, tocząc dalej ciężkie walki. Podczas tego odwrotu po raz drugi ranny został pułkownik Godębski, który mimo to nadal walczył w pierwszym szeregu. Około 19 po zdobyciu Grobli oddziały austriackie zaatakowały Raszyn, broniony przez żołnierzy polsko-saskich, którzy zatrzymali natarcie austriackie, pozwalając przetrzebionym batalionom straży przedniej wycofanie się na pozycję artylerii saskiej, która w międzyczasie została wzmocniona przez Poniatowskiego 4 działami polskimi. Aby ograniczyć manewrowanie oddziałów austriackich, bateria sasko-polska otworzyła ogień, bombardując wejście na Groble oraz rejon Falent. W Raszynie żołnierze austriaccy wdarli się pomiędzy zabudowania, tocząc zaciekłe walki o każdy dom, pokój, o każdą piwnicę i każdy strych. Arcyksiąże Ferdynand postanowił wówczas zdobyć pozycję raszyńską manewrem oskrzydlającym i z rezerwowych batalionów brygad Fletchera oraz Civilarta sformował kolumnę, która przez bagna podjęła próbę obejścia wioski. Jednak próba ta zakończyła się klęską i ciężkimi stratami. Gdy obrońcy odpierali ataki 2 kolumn austriackich do Raszyna, zbliżyła się jeszcze jedna kolumna z grupy Szaurota, która za późno zauważona wdarła się bardzo szybko w zabudowania. Austriacy po zaciekłej walce zdobyli budynek młyna, kluczowy dla obrony punkt. Opór wojsk polsko-saskich zaczął słabnąć. Wkrótce Austriacy wdarli się w rejon kościoła, wypierając obrońców z każdej pozycji. Około 20-20.30 Austriacy ostatecznie wyparli obrońców z Raszyna, sformowali jedną wielką kolumnę najeżoną bagnetami i skierowali się w rejon baterii sasko-polskiej, ostatniej zaporze na ich drodze. Zdobycie tej pozycji spowodowałoby rozbicie polskiego centrum, a tym samym zapewne wygrania bitwy przez Austriaków. 16 sasko-polskich dział otworzyło morderczy ogień, zasypując austriacką kolumnę kartaczami. Każdy celny pocisk siał śmierć i rany w szeregach atakujących. W tym krytycznym momencie, gdy decydowały się losy bitwy, Poniatowski zagrzewał artylerzystów do zwiększonego wysiłku, a nawet do kierowania ogniem dział. Austriacka piechota masakrowana wpierw zwolniła, a potem zatrzymała się. Na nic zdały się nawoływania oficerów, żołnierze zmęczeni byli dosłownie masakrowani przez ogień dział. Wreszcie około 22 wykrwawione, zmęczone i przytłoczone kanonadą artyleryjską oddziały austriackie wycofały się w stronę kościoła w Raszynie, gdzie ogień przyniosła sasko-polska bateria artylerii. Do kontrataku natomiast ruszyła polska saska piechota, która wdarła się w zabudowania Raszyna zdobywając je. Wojska austriackie natomiast utrzymały rejon Grobli oraz rejon Falent.
Ostatnim akordem bitwy była śmierć pułkownika Godębskiego, który na czele resztek swojego batalionu mimo dwóch ran wziął udział w kontrataku i został podczas niego ranny po raz trzeci. Rannego dowódcę ewakuowali żołnierze do obozu, a tam po opatrzeniu odesłano go do Warszawy, lecz zmarł, nim do tej Warszawy dotarł. Tak zakończyła się bitwa pod Raszynem. Bitwa, mimo że z taktycznego punktu widzenia była nierozstrzygnięta, tak naprawdę zakończyła się polskim sukcesem. Znacznie mniejsza, niedoświadczona armia księstwa postawiła skuteczny opór doświadczonej, bardziej licznej armii austriackiej. Miało to ogromny wpływ na losy dalszej części wojny oraz na samą morale żołnierzy, którzy przestali być rekrutami, a stali się wiarusami. Książę Poniatowski potwierdził też swoje talenty dowódcze. Wybrał świetny teren do obrony, umiejętnie ustawił armię, a co najważniejsze, podczas bitwy potrafił szybko analizować sytuację oraz nie bał się zaryzykować własne życie, a to miało ogromny wpływ na morale armii, która uwierzyła we własnego wodza.